Witam serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Do szkoły uczęszcza 270 uczniów. Chłopców jest o 30 więcej niż dziewcząt. W konkursie matematycznym uczestniczyła 1/6 wszystkich dziewcząt i 7/30 wszystkich chłopców. Ile osób wzięło udział w tym konkursie? Przede wszystkim musimy określić, ilu było w ogóle chłopców w szkole, a ile dziewczynek. A następnie obliczymy, ile osób brało udział w konkursie. Więc ja sobie przygotuję taką tabelkę. Nie wiemy, ile było dziewcząt, niech będzie x. Chłopców było o 30 więcej niż dziewcząt, więc będzie x plus 30. I razem wszystkich było 270 osób, tak? Czyli teraz układam sobie równanie, ile tych x-ów, bo to będzie tak, x plus 30 równa się 270, tak? Bo dziewczęta plus chłopcy to jest 270. X plus x to będą 2x-y, dodać 30 równa się 270. I teraz chciałabym pozbyć się tej 30, więc skoro mam plus 30, to od obu stron odejmę 30, tak? No i teraz ta 30 nam się skraca z tą 30. Zostaje tylko 2x równa się 270 odjąć 30 to jest 240. Teraz skoro mamy 2x to jest 240, chciałabym się pozbyć tej dwójki przy x, bo chcę obliczyć sam x, więc obie strony podzielę przez 2. Tak zrobię to na kresce ułamkowej. I teraz dwójka z dwójką mi się skróci. Więc zostaje 240 podzielić na 2, to jest 120. No i przejdźmy dalej. Wiemy już, że dziewcząt jest 120, a chłopców jest o 30 więcej, więc 120 plus 30 to będzie 150. No i teraz będziemy liczyć, tutaj widzimy, że w konkursie matematycznym uczestniczyła 1/6 wszystkich dziewcząt, tak? Dziewczęta, 1/6. Ponieważ dziewcząt było 120, więc 120 razy 1/6. I tutaj sprawdzamy, czy tą liczbę naturalną możemy skrócić z mianownikiem. Można, tak? Bo 120 dzieli się na 6 i 6 dzieli się na 6. Więc teraz gdybym miała 12, 12 na 6 to 2, ale jeszcze 0 to będzie 20. I 6 na 6 to jest 1. Co mi wyszło? 20 razy 1 przez 1 to jest 20. Czyli już widzimy, że w konkursie wzięło udział 20 dziewczynek. Teraz chłopcy. Chłopców było 150 i 7/30 brało udział w tym konkursie. Czyli 150 razy 7/30. Ponownie sprawdzam. 150 i 30 dzieli się na 30, więc skrócę te dwie liczby. 150 30 mam 5, 30 na 30 to jest 1. Wyszło mi 5 razy 7 podzielić przez 1. 5 razy 7 to jest 35, podzielić na 1, 35. No i teraz razem, ile osób brało udział w konkursie, czyli dziewczęta plus chłopcy, to będzie 55 osób. I już mamy odpowiedź. W tym konkursie wzięło udział 55 osób. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.